Siemaneczko, dobeściaki, z tej strony Bora, witam was w trzecim odcinku Papers, Please. Nagrywam od razu po drugim odcinku, oczywiście mam załzawione ze śmiechu. No i trzeba iść do pracy, 27 listopada mamy, 82 rok. W gazecie pisze, że Republika ściga celebrytę mordercę Vincenta Lastrade, który uciekł z kraju, ślad po nim zaginął, a on zabił dziewczynę ze zazdrości, więc myślę, że pojawi się na moim przejściu granicznym. A więc, dobeściaki, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Zachęcam was do tego, to nic was nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. A ja idę do pracy. Oh. Drugi odcinek był zajebisty. Ministerstwo, dobra. Inspektorze, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Dziadka zatrzymam. Aby uaktywnić opcję zatrzymania, przesłuchanie... Zatrzymania, przesłuchacie petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Pewnie zaraz się dowiem, o co tutaj chodzi. Przejście uważam za otwarte dnia dzisiejszego. Dokumenty. Cel waszej podróży. Przejazd, tak? Okej. Skąd ty jesteś? Antegria. Wydane, dobra, zgadza się. Zgoda na wjazd. Tranzyt, dobra, zgadza się. Data też. Peter. Zgadza się. Mam cię, ptaszku. Podrobiło się coś, co? Co to jest? Co to ma znaczyć? No, już będą pieniążki dodatkowe. Kurwa, sprawdzę jeszcze raz. Za aresztowanie mam pieniądze dodatkowe. To aresztujemy go czy nie? Nie, no w sumie za co? Potraktuj to jako akt łaski z mojej strony i wynochach. Następny. O, cześć Gargamelu. Przejazd, też tranzyt, długość pobytu 30 dni tranzytem? Co ty będziesz jechał tam i z powrotem od granicy do granicy 3 razy? Bristan. Zgadza się. Niezgodność z tym co powiedział, jak to teraz sprawdzić? Jak to teraz sprawdzić? To z tym? Nie. Kurde. Dobra. Nie to, tylko to. No. To nie wiem, co mam zrobić. Ja go chyba ten, jak się nie zgadza. Wpuścić go, czy nie? Nie, bo będę miał przejebane. Nie wpuszczam cię. Czerwony stempelek. Jeszcze cię nikogo nie wpuściłem. Widzicie? Weź z tym, co ty mi tutaj rzucasz? Następny. O nie! Strzeżenie. Przejazdem. 2 dni. Dobra. Czyli jak jeśli coś sprostuje, to trzeba będzie to uwzględnić. Okej. Kolejna rzecz, której się nauczyłem. Z Republiki. Dobra, zgadza się. 2 dni. Mężczyzna, dobra. Zdjęcie ma, powiedzmy to samo. O, Vincent!
Cześć, Vincent! Jak go mam zatrzymać? Jak go mam zatrzymać? Panie Vincent, ja pana tutaj trochę potrzymam. Dobra, dobra. Areszcik. Idą wojacy. Mamy cię. Jesteś w ukrytej komorze. Mamy już następnego. Pięknie, za to powinni mnie Sowiecie wynagrodzić. Joka babulinka. Odwiedziny, długość pobytu. 2 tygodnie. Dobra, po kolei. Mężczyzna. Ty jesteś mężczyzna. Pokaż ten dzyndzla, to będę wiedział, czy... odmawiam. Nie, to nie ma zabawy. My tu mamy normalny chrześcijański kraj. Żadnych tutaj nie chcemy farbowanych. Do Berlina sobie jedź, o. Tam takich wpuszczają. Co? Ładnie tak miał napisane, no okej. Okay. Masz prawo tego kraju pięknego nienawidzieć. Masz prawo. Zjednoczona Federacja, Rapid, okej. Zgadza się. To też się zgadza. Okej, okay. Zielona. A ma kurde tutaj ten, jak Hitler wygląda, grzywka w lewo. Dobra. Podbite, nara. Kurde, nie chcę już takich blankiecików dzisiaj. O. To bomba? Nie. Kilka tygodni. To nie to, pierwsze to. On jest z imporu. Impor. Dobra. Enkio, zgadza się. Watson Zake. Okej. Mężczyzna, no. Odwiedziny. Czekaj. Co ty tam? Przez kilka tygodni. A, 2 to jest kilka. Okej. Wszystko się zgadza. Witamy w naszym pięknym kraju. Dawać mi tu następnego. Następną. By dołączyć do męża, co ty ten? Na zawsze, dobra. Nie wiem, czy ją mogę wpuścić, teraz się zastanawiam. Kolechia. Gdzie to jest? Tutaj. Okej, okay, wydane. Pokaż mi tu zgodę na zwiast. Ale ty co innego tu masz na zawsze? Muszę to sprawdzić. To z tym. No i coś mi się wydaje, że to jest ten. Imigracja, no dobra. Ale czuję, że będę miał przekichany przez to. To się zgadza i to też się zgadza.
Na warunkowy. Dobra, zobaczymy, co będzie. Damy jej zieleń. Coś czuję, że może być coś złe. Złym wyjściem. O nie! Brak zgodności nazwisko? O kurwa. Nie, 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 ty tu będziesz, przyjacielu, teraz tydzień przetrzymywany przeze mnie. Cię tu skrupulatnie sprawdzę. To się wydaje takie proste, ale takie proste nie jest jednak. Jak się chce zrobić po łebkach, to nigdy nie wychodzi. Dobra, mężczyzna. No, powiedzmy, że podobny. Tutaj czekaj, bo on chce też imigracja. Mam kłopot. Żeby się coś nie zgadzało. Ale wszystko się zgadza. I ja muszę podjąć teraz wybór. Chyba go pozwolę mu wjechać. Dobra. Damy mu zieloną pieczęć. Jak wlecę przez niego z roboty, to się zdenerwuje. O, żona. Coś czuję, że żony chyba nie wpuszczę. Kto, Fajland? No przeszedł, przeszedł. Ty, a gdzie masz zgodę na wjazd? No, to ty nie przejdziesz niestety. Masz zgodę na wjazd? No, niestety, niestety. Dante Gri, sadzić buraki. Tutaj pani dostanie ładną czerwoną pieczątkę. Do widzenia, bye bye. Hihi, nie dostałem trzeciej opierdolki, hihi. Kolejny dzień zaliczony. Ło, zimno, choroba, głód, o żeż ty. Ja pierdolę. Nie mam na jedzenie, na ogrzewanie, na leki, na ulepszenie stanowiska. Idę spać. Ja pierdolę. Chuj z teściową i z wujkiem, ale synowi zimno i żonie ich głodują. Przymierają głodem. Jaka lipa. Coraz trudniej o pracę. Imigranci zabierają miejscowym zatrudnienie. Więc, dobra, wpadł. Grestin. No i czemu za niego pieniędzy nie dostałem? Dobra, idę do pracy. 28 listopada, 82 rok. O, masakra, masakra. Specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżni chcący podjąć pracę muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę. No. Jedziemy z tym koksem. Ten dzień musi być idealnie wypełniony. Co to jest? Aha, to sobie na razie zostaw. Kilka miesięcy do roboty przyjesz. Okej. Skąd ty to jesteś? Zjednoczona Federacja. Zgadza się. Coś z tą fryzurą twoją nie tak, ale to tylko formalnie. O, dobra. Mężczyzna. To jest jeszcze dobre. Carter. Okej. Praca 3 miesiące. A on na ile powiedział? Kilka miesięcy. Okej. To się zgadza. Branża statystyka. Dobra, zgadza się, zielony stempelek.
Proszę bardzo. Chyba. Nie mam pewności w kółko. Czy to jest dobrze, czy nie? Nawet się tratata i rozstrzelają mnie. I na Sybir mnie wywiozą. Okej, okay, pierwszy przeszedł. O, co ty to masz? Aha. Praca, długość pobytu. 6 miesięcy. Weź mnie z tym, spierdzielaj. Dam ci czerwony stempel dał teraz już za to. Okej. Okay. Stan. Zgadza się. Kobieta. Dobra. W miarę zdjęcie. Zgadza się. To też 6 miesięcy. Na ile powiedziała? Okej. Okay. Jeszcze to. Catering, tak się to teraz nazywa. Dobra, zielony stempel. Out. To se weź, a tego nie da rady wziąć. Next. Co to? Dobra, dobra, dobra. Next. Dokumenty. Dwa dni. Czyli on nie potrzebuje wizy na pracę. Skąd ty, Andrzej, jesteś? Okej. Pasuje. Zdjęcie, płeć się zgadza. Benjamin. Zgadza się to też. Nie. Wszystko się zgadza, ale tu jest jakaś literówka. Sprawdźmy to. Jak brak powiązań. No. Mam wiele imion. Odciski palców. Zgadzają się czy nie? Dobra, zgadzają się. A co on powiedział? Okej. Dobra, zgadza się. Nara. Dawać mi to następnego. Czekam na tego Davi Ludum, czy jakoś tak. Długość pobytu 60 dni. Ok, zaraz sprawdzimy, czy zostaniesz tutaj na chociaż jeden dzień. Ty jesteś Oblistan. Skal, zgadza się. Kurwa, kto ci tak na imię dał? Rodzice cię chyba nie kochają. To jest kobieta? No dobra, powiedzmy. To się... co? 60 dni, ok, 2 miesiące. To się zgadza. Dobra. I zezwolenie na pracę. A robotnik, no a robotnica to powinno być chyba. Nie, ok. No i się zgadza, dobra. Zielony stempelek. (Śmiech)
Tak jest. Witamy w naszym pięknym kraju. Ja tu nie mam jeszcze żadnej tej. Przez drogi dzisiaj, świetnie. O, dziadek z paszportem Polsatu. O. A dowód osobisty? Dziadek? Dziadek, dowód osobisty. A ty w ogóle nie masz ten wjazdu. Nie tak, czekajcie. Zgodę na wjazd. Jaki żartowniś. Co ty, dziadek? Idealnie ci Chińczyki podrobili na stadionie paszport Polsatu. To ty teraz nie masz zgody na wjazd? Nie, 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 nie ze mną te numery, out. Dobra. Dawać mi tu kolejnego petenta. Cel podróży. Kilka miesięcy. Ok, zaraz to sprawdzimy. Antegria. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, zgadza się. Dobra, miałem zwie lekką. To się zgadza, to też praca. Okej. To się zgadza. A czekaj, mężczyzna. Dobra. Sport. Okej, zgadza się. Zielony stempelek. Kurde, jak mi dzisiaj na wyraz dobrze idzie. Dzisiaj jest mój dzień. Paper, please. O, to jest ten, tak? Co kurwa, coś tam napisał? Ty weź z takimi akcjami ode mnie odejdź. Ja tu próbuję dobrze pracować. W głowie mi takie duperele. 80 kilo, aż się sprawdzę, no. Ty jesteś z Artoczki. Gdzie to wydane? Dobra, zgadza się. Ale jak ja mam coś zrobić? Kurde, jak on ma wszystko, mu się zgadza, to będę musiał go przepuścić. A najwyraźniej mogę mu dać odmowę, tam nie ma żadnej innej opcji. Dobra, dam mu odmowę. No ale dostanę w łeb za to. Jak to mam zrobić? Dam mu odmowę wjazdu, no kurde. Ale nie powinien mu pomagać. To mój syn będzie chorował. No, wiedziałem. O, cholera. Spierdzielać mi z tym. Tylko odwiedziny, długość pobytu przez miesiąc. Okej, zgadza się. Gdzie to jest? Co tutaj się nie zgadza, kolego? Brak powiązań?
Jak ja to mam zrobić? To jest nie tutaj wydane. Jak aha, miasta wydające chyba, słuchajcie, tak mi się wydaje. Nie. O właśnie. Aresztować go? Czy wizę? Areszt, nie? Zobaczymy. A my chcemy następnego. Nie, jak tam się mundurowi nim zajmą. O, ty wyglądasz na turasa. Chyba jesteś puczystą. Okej, skąd ty jesteś, Rutkowski? Myślałem, że tu pisze. Kolechia. Dobra, to działa. Józef Ratzinger chyba. Działa, dobre. Co? Okej. Wszystko się zgadza. Proszę bardzo. Mam jedno ostrzeżenie, nie? No, jedno. Dawać mi tu następnego Mieczysława. To jestem sam? Nie. Pracować. Zamierza pracować, czy nie pracować? Co to? Wow! Się wysadził! Sukin syn. Stan krytyczny, syn. Oh fuck. Oh fuck. Czemu mi nie dają pieniędzy? Za mało chyba tych odprawiam. Ludzi. No. Co to znaczy to, że 4 mam? Co? Mogę wziąć jakiś kredyt? O kurwa. No to idę spać, ale mam przejebane. Ale co będzie dalej, dowiemy się już w kolejnym odcinku. Nie w tym. To by było na tyle, dobyściaki. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę, jak wam się odcinek podobał. Wspomagacie tym sposobem mój kanał. To was nie kosztuje, a mnie cholernie motywuje. No i tyle. Do kolejnego odcinka, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia. Strzała.